Hej, hej, wiem, że się dawno do Was nie odzywałam, ale dużo się u mnie ostatnio dzieje i po prostu nie miałam czasu. Jest dzisiaj środa, już parę dni po tym, jak nagrywałam dla Was ostatnio. Przyszła mi dzisiaj paczka ciekawa i chciałam Wam ją pokazać z Glam Shopu. Paczki będą w tym vlogu, no chyba tylko paczki, ale po prostu mam takie urwanie głowy, że masakra. Po prostu nadal szukamy fachowca od płótek, który nam zrobi płótki i sufity, więc jest tak. No, więc pokażę Wam szybko, co przyszło i jadę odebrać sobie obiad, bo właśnie mam chwilę przerwy w pracy i przyjechałam sobie tylko tą paczkę przywieźć, coś tam jeszcze sprawdzić, zabrać i jadę z powrotem do salonu, więc pokażę Wam szybko, co dotarło. Więc mam oczywiście karteczkę, pieniądze szczęścia nie dają, dopiero kosmetyki. Zawsze się śmieję właśnie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale dają szczęście różne rzeczy, które można kupić za pieniądze, więc takie tam. No i mamy tak, nowego ławkowca drewnianego. Ja mówiłam sobie, żeby mieć do porównania z tym starym, ale już widzę, że jest dużo mniejszy niż ten stary. A przynajmniej na taki wygląda. Gdzie starego mam. Później porównam Wam. Teraz nie wiem, tego wyciągać, bo nie mam na to czasu, bo zaraz muszę jechać po... A, jakieś milusi. O, mega. Ale trochę się rozszerza, widzicie? Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Będę używać, pożyjemy, zobaczymy. I tutaj mam jeszcze paletkę i dwa cienie. Oczywiście musiałam zamówić nową paletę. Zaraz Wam to otworzę. O, lewą ręką tego nie zrobię. Obłędne, zobaczcie. Tutaj to i tak nie widzę, jak widać. Ten mieni się tak na różowo, a ten na zielono. No, fajne są. I jest ta przepiękna paleta Łapacz Snów. Edycja 14. Nie wszystkie zamawiam, te limitowanki, ale to musiałam. Kolor mi się bardzo w niej spodobały. I to musiałam mieć po prostu z czysto kolekcjonerskich pobudek. W ogóle jest piękna okładka, mega sztos. No i tutaj mam oczywiście zabezpieczenia. I trzeba wszystko powyciągać. Teraz widzę, że wszystkie paletki tak zabezpieczają. Fajnie. I właśnie drapnęłam pazurem. Spróbuję to zrobić tak. O, będzie szybciej. No i te piękne. I to pióro i wstążka chyba, które miały być cieniami odwrotnie, ale coś tam Hania przy produkcji powiedziała, że było pomylone, że pióro miało być niebieskie, a wstążka różowa chyba, z tego co pamiętam. No i tu dziugnęłam pazurem. No ale cóż. Zobaczymy, ten jest fajny, z takimi lekkimi drobinkami, trochę mi lajkrę przypomina, którą bardzo lubiłam z jednej limitowanki. No, więc będziemy testować, będziemy używać. Nie wiem kiedy, bo na razie wiecznie mi brak czasu, cierpię na po prostu brak czasu non stop, albo jestem śpiąca, zmęczona, więc sobie już uwaliłam prześcieradło, będzie do zmiany dzisiaj. No, ale cóż, musiałam to teraz otworzyć. Więc tak to wygląda, takie nowości z Glam Shopu. No i na razie chyba na jakiś czas będzie stop z zakupami. Chociaż to się jeszcze okaże, ale chyba. Także tak to wygląda. No. A teraz uciekam po obiad i lecę z powrotem do pracy. Dłuższą przerwę, ale tak dzisiaj mi boli głowa od rana po prostu, a nie biorę żadnych leków i jest masakra. Chwilowo nie mogę brać, więc no lipa. Może jakoś przejdzie samo, zobaczymy. Mam taką nadzieję. Jutro mam wolne, bo jadę rano do lekarza, więc takie wolne, niewolne, ale jutro może trochę odpocznę po pracy. No, dobra, uciekam. Więc mam tu pierwszą paczkę typowo fryzjerską. Mam mój rudy rozjaśniacz, który odbarwia od razu włosy na rudo, bo już mi się skończył, a ja sobie najpierw rozjaśniam odrosty tym, a potem kładę farbę, żeby był lepszy efekt. No i tam jak mam jakąś znajomą na włosy w rudych, jak robię taki jaskrawy rudy kolor jak u siebie, to też go używam, więc sobie kupiłam, bo już mówię, kończył mi się. I od razu sobie zrobiłam też zapas wsówek, bo niektóre wsówki mi się pokończyły, a niektóre wolałam mieć więcej. I z tej firmy Iza, to jest polska firma i bardzo fajne wsówki, ja sobie na targach je kupuję. Więc teraz sobie kupiłam na razie trochę, a resztę sobie dokupię w październiku. Będą targi? W październiku. Będę chciała jechać, to na targach sobie dokupię więcej, bo troszeczkę taniej chyba wychodzą na targach. I kupiłam sobie chyba jedne takie mieszane, brązowe, beżowe, dwa odcienie brązu. Jest taki, a nie, to jest więcej, to jest taki prawie czarny, ciemny brąz, średni brąz, beż i taki jasny beż. Tu jest więcej odcieni. Na tamtych miałam chyba tylko trzy. Dwa zestawy czarnych i jedne brązowe.
tylko takie krótsze, nie takie całkiem długie, tylko właśnie krótsze, bo nie chciałam tych, zobaczcie, nawet to widać w porównaniu do tamtych, widzicie, że są troszeczkę krótsze, chyba w sumie, tak, trochę krótsze są. I nie chciałam tych takich najdłuższych. I z takich fryzjerskich tu mam jeszcze, tylko to są dwa zamówienia, to nie jest jedno chyba. Tak mi się kojarzy, że to zamawiałam z czymś innym. To i było coś jeszcze, tylko nie pamiętam co. To jest taki Tiggy Bed Head After Party i to jest taki krem do układania, do wygładzania loków. Jak się pokręci włosy, bardzo fajnie się wygładza. Opakowanie ma nieco dziwnie, może się różnie kojarzyć ludziom, którzy mają różne skojarzenia. Ale właśnie tu się naciska i tu wychodzi ten krem. Kupiłam go z polecenia właśnie dziewczyny, od której wykupiłam szkolenia online z U5, bo go używa i bardzo sobie go chwaliła. Więc go zamówiłam. Mówię, coś jeszcze chyba było, bo ja to zamawiałam z czymś, tylko nie pamiętam. A, z szamponem do włosów, z Fanoli, taki mam mały, ale to wam później pokażę, mam go już w łazience. Taki 350 z Fanoli nawilżający mleczny. Tu mam jeszcze nieodpakowany Muga na komary, spray, to sobie zamówiłam. I tu mam dwa lakiery do włosów, bo ponoć są bardzo fajne i są to z tych suchych bardziej do stylizacji. Jeden jest Infinium standardowy, a tu mam Infinium Pure. I on miał być delikatniejszy, więc zobaczymy. Mówię, wzięłam sobie te dwa na spróbowanie. I to są pół litrowe, więc to nie są te największe takie lakiery 750, tylko pół litrowe. Były po 20 parę złotych. Muga i w ogóle Mugę i te lakiery to kupowałam z Allegrowej drogerii Ezebra, bo nie wiedziałam, że Ezebra jest też na Allegro, ale są. I tam sobie to zamówiłam. To brałam już od innego sprzedawcy i właśnie szampon i to miałam jeszcze od innego sprzedawcy, tylko mówię, miałam razem to zapakowane, bo przyszło mi to razem i jednego dnia odbierałam to z paczkomatu. I trzecie zamówienie to jest Minty Shop. Było wszystko w takiej ładnej torebeczce i są to pędzelki z Embrasza. Wreszcie się zebrałam, żeby zamówić z tych nowszych, bo już się przymierzałam przez jakiś czas. I mam tu 28, 29 i 30. I tu mam te pędzelki wszystkie. 28, 29 i 30. Tylko nie są poukładane chyba po kolei. 30. O, nawet nieświadomie są. 28, 29 i 30. I to są te z tej serii Burgundy. Właśnie z tej nowszej. Chciałam sobie właśnie te trzy zamówić, bo mi pasowały kształtem. Ten do rozcierania fajny, ten do aplikacji cieni i dolnej powieki. A ten do rozcierania cielistym cieniem, albo w ogóle bardziej go widziałam pod kątem rozświetlacza, bo on jest duży, więc do cieni będzie trochę za duży, ale do rozświetlacza. I zamówiłam sobie jeszcze Longwear Finishing Powder z Golden Rose, polecany bardzo do utrwalania makijażu, więc chcę go przetestować, mimo że mam 1500 pudrów, ale stwierdziłam, że sobie go wezmę i przetestuję. I dostałam próbki kremów BB Skin 79, więc sobie zobaczę, które odcienie mi bardziej pasuje. Mam już chyba jakieś próbki, ale chyba nie tych kremów, więc spoko, bo właśnie przymierzałam się, żeby sobie jeden kupić, ale nie byłam przekonana co do koloru, więc sobie zobaczę po tych próbkach. No. Więc mogę to wreszcie schować, kartony wywalić i idę sprzątać, bo dzisiaj jest święto, ale mam kupę rzeczy do ogarnięcia i później może pójdę na górę, wam pokażę, jak już góra wygląda, bo trochę się tam pozmieniało. Cerę mam ogólnie w fatalnym stanie, cały czas coś się na niej dzieje i jest masakra. Musiałaś do znajomej kosmetyczki chyba na jakieś oczyszczenie albo na coś, ale no, obstawiam, że to mi tak szybko nie zejdzie i będzie wychodzić nadal. Mówię, dużo się u mnie dzieje, dużo zmian się szykuje i w ogóle, ale będzie dobrze. Pokażę wam tylko jedną rzecz tak na szybko, którą mam z AliExpress. I miałam ją na weselu i jest świetna i będzie w holu na pewno, ale już nie mogę się doczekać, żeby wam to pokazać, więc wam to szybko pokażę. To jest kopertówka. U nas na Allegro znalazłam ją, najpierw była za 60 zł, potem ta aukcja zniknęła i była tylko jedna aukcja za 100, a ja ją kupiłam za 56 zł na AliExpress. Bo chciałam takie puzderko, bo moje stare się rozwaliło. I ona jest z tymi czachami, widzicie? Z tymi czechami, no naprawdę fajna. Polecam. Ale dokładnie wszystko to wam pokażę na holu, który może nagram w tym tygodniu.
Jak dobrze by poszło, to może w poniedziałek rano nagram. W ogóle mam zaległe filmy i mam chyba 2 albo 3 zaległe filmy. Jeden jest zmontowany, ale nie wygrany, bo go nie sprawdziłam dokładnie, bo podczas montażu pod koniec usnęłam. Tak. Więc będę musiała go sprawdzić, czy jest dobrze zmontowany, ale tak to może go wezmę, żeby się wygrywał dzisiaj, nie, ale może jutro. Zobaczymy. No, dobra, więc teraz spadam się brać za robotę i może się później odezwę, bo na 16:30 się umówiliśmy ze znajomymi w knajpie, więc mieliśmy iść nad rzekę, ale dzisiaj tak ma być 23 stopnie, więc stwierdziliśmy, że nad rzekę za zimno. No. Więc będę się do Was później odzywać. I w ogóle z AliExpress będą 2 hole prawdopodobnie. Jeden będzie z rzeczami do domu, a drugi z takimi ciuchami i z dodatkami. Tylko czekam, bo jeszcze w sumie 3 sukienka, 2 bluzki na pewno mają mi dojść, więc nie wiem, kiedy one przyjdą. A chciałabym już razem nagrać te ciuchy, więc czekam. Hej, hej. Wiem, że dawno mnie tu nie było. Nie nagrywałam vloga, ale ostatnio dużo się dzieje w ogóle. Mam jakoś ciężko się zmobilizować w ogóle z nagraniem filmu i to nawet nie chodzi o ciężkie zmobilizowanie. Będziecie słyszeć takie szumy co jakiś czas, ale na górze pan robi płytki. Po prostu tyle jest roboty, tyle jest wszystkiego, że nie mam kiedy. I dzisiaj mam w planach usiąść, nagrać jakiś haul z AliExpress, bo mam na 3 działy podzielone, będzie 3 filmy. Więc dzisiaj chciałabym usiąść coś nagrać. Widzicie, moja cera jest ostatnio w opłakanym stanie ze względu na hormony. Ale jakoś, nie wiem, będę walczyła z tym. Muszę jakąś maseczkę sobie dzisiaj zrobić. Teraz mam rudą maskę na włosach, bo jak widzicie, odrost mam duży. Ale z pewnych przyczyn nie chcę się na razie farbować. Dopiero mam w październiku, w połowie października chrzciny. W sumie to za miesiąc. Jutro będzie dokładnie za miesiąc. Bo jest 12 wrzesień. Więc będę chciała się ufarbować dopiero na chrzciny. Na targi nie będę robiła włosów teraz za tydzień, co są. Sobie jakoś zepnę i mam rudą maskę nałożoną po prostu, żeby dać im kolor, bo niestety z przyczyn ode mnie niezależnych w danym momencie mi się farba nie trzyma na włosach. Trochę mi się zmyła. Fakt, że farbowałam się też już ponad z 1,5 miesiąca temu, ale nawet więcej, bo ja się farbowałam na wesele w lipcu. Przepraszam na chwilę. No, jestem z powrotem. Dzisiaj jest czwartek, mam wolne. Nie miałam w tym roku urlopu, więc sobie tak jeden dzień taki wolny zrobiłam. I właśnie klientka dzwoniła na salonowy telefon. No więc robię sobie maseczkę, oglądam YouTube'a. Za chwilę się ogarnę i muszę jechać na miasto tam do księgowej coś zawieźć, jechać do sklepu po fugę. Bo na razie mamy tylko w salonie układane płytki, żebym mogła już niedługo zadzwonić do tego sklepu, gdzie będziemy kupować drzwi i panele, żeby zamówić, żeby przyjechali pomierzyć. Od początku października będzie robiona łazienka. Płytki już mam kupione wszystkie. Może dzisiaj wejdę i Wam pokażę. Muszę się ogarnąć ze wszystkim do 17, bo o 17 kolegi mama przychodzi, żeby ją ufarbować. Ma jakąś imprezę. A muszę jeszcze posprzątać, chciałabym nagrać film, pobawić się trochę make-upem, bo już tak dawno tego nie robiłam, mam tyle nowych takich kosmetyków, mam paletę, tą Be Perfect Carnival, której jeszcze nie używałam, chciałabym użyć. Muszę przejrzeć też ciuchy i te takie typowo letnie chyba już spakuję, bo raczej nie jest zimno, ale raczej już aż tak gorąco nie będzie. I tak samo chyba buty, jakieś obcasy, wiecie, takie rzeczy, bo raczej w tym już chodzić nie będę. Właśnie tną płytkę. No więc rękę pomarańczową od maski, jak widać, jak zwykle. Więc kończę u nas ten film, idę spłukać włosy, pranie schowam, następne pranie wstawię do suszarki i muszę ogarnąć tutaj. I oczywiście co? Miałam paznokcie cały tydzień dobrze zrobione i musiałam wczoraj wieczorem, oglądając film, trochę rozbebrać sobie tutaj. No ale cóż, dobra, idę, bo i tak nie będziecie mnie słyszeć, więc odezwę się do Was później. No, zmyłam sobie maseczkę, jestem ruda, jak widzicie odrosty już mam duże, ale muszę wytrzymać. Pójdę może na górę i Wam pokażę, bo panowie już skończyli układać płytki, a muszę, zaraz jak będę jechała na miasto załatwić parę spraw, to pojadę po fugę. Więc dzisiaj skończyli układać, więc pewnie jutro będą fugować, to pójdziemy na górę.
Na korytarzu się za wiele nie zmieniło. Dużo są tylko płyty zrobione, wietrzniki przy rurach i tak dalej. Tu mamy drzwi do kotłowni, bo chyba też wtedy nie było zatkane. Jest tutaj, żeby żadne zwierzę nie wchodziły na górę. Tu też są ściany zrobione. Tu dzisiaj będę jechała, prawdopodobnie kupię światło już, żeby było. Parapetów jeszcze nie ma. O, i wchodzimy. Tu leżą panele do pokoju. Właśnie to będzie pokój brata mojego. Leżą panele. Tu leżą jeszcze deski na strych, żeby wybić, bo jest nie wszystko wybite jeszcze. Tam stoi pianka, mój orbitrek do ćwiczeń, steper. Oświetlenie tu leżało, ale nie ma. A, bo oświetlenie było wyniesione stąd. O, tu jeszcze stoi płytka jedna. Tu jeszcze półtora płytki. Czyli co najmniej paczkę, czyli mam paczkę za dużo. No i tu widzicie, już można chodzić, bo tutaj już nie ma tych, bo to było zrobione wczoraj. Na razie te są, wiecie, zakurzone jeszcze. Co innego będzie, jak już się tutaj zrobi fugi, umyje je. I ten, i tutaj dzisiaj było dorobione. To było dorobione tam, bo te już chyba były robione. Tak, tamte były dorobione. Te duże tutaj i tam przy ścianie. Niestety nasz budynek nie jest równy, więc mamy tutaj przy ścianie tak docinane. I tu jest chyba 7 cm, a tam jest 2. Zaraz wam pokażę. Ale jak będziemy szły tutaj, to szli, szły. Ściana oczywiście brudna od wszystkiego, ale na razie jedno byle jakie gniazdko jest założone. I to zobaczcie, to widzicie, tak szeroko jest. A jak tu idziemy w tą stronę, to się zwęża coraz bardziej. Tu już mogę chodzić, bo to już było ułożone wczoraj. I zobaczcie, to jest taka tylko, że tutaj to praktycznie listwa wyrówna. Ale płytka jest duża, bo płytka ma 80×80, więc wiecie, chciałam ze względu na to, że to jest duże pomieszczenie, tu będą panele, więc chciałam po prostu dużą płytkę i miało być drewno. W końcu wybrałam takie. Będą ładnie się komponowały z panelami a la drewno vintage. Bo tutaj stwierdziłam, że tu było inne drewno, tu inne drewno i by to dziwnie wyglądało, więc wybrałam taką płytkę. Nie była tania niestety, ale z dobrej firmy i no, więc generalnie jestem zadowolona z wyboru. Więc tak to wygląda. Może przejdę wam, spróbuję. Przeszłam. Tutaj jest oświetlenie częściowo moje z Ikei. Ranarp, to już po samej nazwie możecie sobie sprawdzić. Tutaj są trzy żyrandole takie. O. Będzie jeden przy wejściu i dwa nad panelami, tutaj nad tą częścią salonową, wypoczynkową. Tu jest lampa taka stojąca. Tutaj widać trochę. Taka stojąca lampa właśnie do książek, do czytania na mojego kącika. I jeszcze jest wisząca nad stół, ale to zaraz wam pokażę. Tu z garderoby będzie własny strych i tu właśnie widać, nawet deska jest częściowo wybita, ale resztę tutaj w bok będzie wybijane deskami, jak już będzie właz, bo nie wiadomo, ile będziemy wycinać. I muszę właśnie włazy pozamawiać. I tu są płytki do łazienki. Tylko ona jest, o, przykurzona teraz po tym cięciu tego wszystkiego. Ale o, widzicie, to takie ładne drewno. O, zakurzone. Takie drewienko i to będzie na podłodze i zresztą zaraz wam powiem, czy ja już wam mówiłam. To będzie na podłodze i w kabinie w łazience i pasek nad umywalkami. I miało być to samo właśnie w salonie, ale stwierdziliśmy, że jednak nie. Płytki są w ogóle gdzie indziej, nie z Castera. My brałam to od takiego naszego miejscowego fachowca sklepu. Tutaj jest alabeton i mój Mateusz chciał w kształcie sześciokątów, ale że sześciokątów nie było, to wzięliśmy takie i to będzie na gebericie, czyli na naszym podwieszanym kibelku. Będzie zaopatrzone właśnie tymi płytkami i ściana wejściowa do łazienki, tu gdzie będą drzwi. A resztę będzie w takiej płytce. I ona jest zakurzona teraz. Ona jest taka prawie że biała, ale nie jest taka śnieżno-biała. I oczywiście tamte, no to są terakota, czyli podłoga, niestety. No ale to się, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, bo nie ma glazury na ścianie właśnie w takim formacie desek, niestety.
I to, mimo że panu mówiłam, że to też będzie szło na ścianę, się okazało, że to też jest terakota, a miała być glazura. No ale nasz pan Arek od płytek powiedział, że spoko, damy radę, więc nie jest źle. No a to już jest glazura i to będzie na pozostałej ścianie. Miałam nie brać białych płytek, takie długie są, ale stwierdziłam, że czy one nie są takie właśnie śnieżno-białe, tylko takie bardziej ekri. I mówię, ale... Więc tutaj mam to, płyteczki. I jeszcze mam tutaj, tutaj takie proste to przejść, jak nie można stanąć, a nie pamiętam, bo wydaje mi się, że na tych płytkach teoretycznie też nie wolno stawać, ale bo nie pamiętam, odkąd układali, czy dopiero odkąd faktycznie, czy coś więcej. I tu mam jeszcze jedną lampę i zamawiam to z IKEA online, co mi się bardzo podoba i fajnie, że IKEA wreszcie to wprowadziła. Tam do 30 kg można zamawiać, ale przyszło mi to w ogóle na trzy paczki podzielone, bo chyba jedna by była po prostu za duża i przyszło mi to w trzech dużych pudłach. No to przyszło dosłownie w tym pudle, więc... I to jest taka lampa właśnie duża, ona ma średnicę 38 cm i ona będzie wisiała nad stołem jadalnym. Więc spoko, tak mi się podoba z takimi złotymi wstawkami. Patrzyłam, właśnie było chyba trzy, bo ja chciałam z jednej serii, wiecie, bo to będzie w jednym pomieszczeniu. To jest na razie oświetlenie tylko do jednego pomieszczenia, do salonu z kuchnią. Dlatego wzięłam sobie, chciałam z jednej serii i na przykład była fajna lampa, którą już wcześniej miałam na oku, ta podłogowa. Ale niestety, co mi się nie podobało w niej, że... A i w ogóle wszędzie są sufity zrobione już. Miałby, tu moje rzeczy stoją, miały być dechy, ale... Wszędzie są normalne sufity i mam jeszcze jedno wejście na strych, bo to będzie jakby strych nad garderobą i nad sypialnią, bo teraz jesteśmy w sypialni, a drugi będzie nad łazienką i nad pokoikiem. Więc co ja tu mówiłam? Że... Ale nie chciałam wziąć tamtych lamp, bo średnica tej lampy, która nad stół miała iść, była mniejsza, a mi zależało na tym, żeby to była duża lampa, no bo jednak ona będzie wisiała niżej, będzie jedna, ma oświetlić cały stół, więc musi być po prostu większa. No i tutaj też już sufity porobione i widzicie, tutaj wychodzi kabelek, to właśnie będzie ta lampa wisiała nad stołem, tu będzie zlew, zmywarka i tak dalej. Tu będzie jeden z tych żyrandoli tak pionowo zrobiony w tą stronę, tak jakby od wejścia dalej, ten potrójny. Tu w ten sam sposób będą kolejne dwa. No i tutaj będzie ten mój kącik taki z książkami właśnie i tak dalej, więc tu będzie gdzieś ta lampa stała. Tu jest gniazdko, więc myślę, że gdzieś w pobliżu. Jeszcze właśnie muszę przeliczyć, ile gniazdek potrzebuję, jaki gniazdek, zorientować się cenowo i potem kupić gniazdka. I przełączniki światła, włączniki, to już będzie, wiecie, pół bidę. Strasznie mi się podoba ten kaloryfer. Jeden kaloryfer wzięliśmy taki właśnie bardziej strojny, bo wam chyba pokazywałam, bo on będzie bardzo widoczny. Nie będzie pod żadnym oknem, zresztą to jest salon, więc tutaj to jest jedyny kaloryfer, bo wszędzie, gdzie są płytki, jest podłogowe. Dosłownie taki kawał, więc tutaj będzie jeden zwykły kaloryfer i chcieliśmy, żeby on był ładny. Niestety za tą ładność trzeba było dobrze dopłacić, ale jest, więc spoko. Jeszcze listwy będzie trzeba później wybrać podłogowe, bo nie wiedziałam, jak to rozwiązać właśnie te listwy tutaj. Ale już wpadłam na pewien pomysł i rozmawiałam dzisiaj z panem Markiem i powiedział, że będzie całkiem spoko. I jeszcze co mnie czeka, co muszę zrobić sama, to te ściany. Tynk mieliśmy cementowo-wapienny, wykończony kwarcem i on ma taki, wiecie, taki pyłek na wierzchu, jak już jest lasek dobrze. I muszę wziąć po prostu taką gąbkę. A właśnie to jest taka gąbka papier ścierny i po prostu tu wiecie. Tak czyścić. Dużo roboty z tym nie jest, ale muszę stanąć po prostu któregoś dnia i to zrobić. Żeby po prostu wygładzić tą ścianę do malowania później. No i jeszcze sufity, wszystko trzeba zagruntować i dopiero, żeby można było na to położyć farbę. Więc jeszcze jest kupę roboty. Ale tu podłoga jest ułożona, więc będzie w tym tygodniu skończona. To najważniejsze, bo wtedy w poniedziałek, dzisiaj mam czwartek, a w poniedziałek pojadę do Radomia właśnie tego sklepu, co będę zamawiać płytki i panele i drzwi i się zapytam, czy wystarczy, że tu są tylko płytki ułożone, bo tu będzie ten fragment paneli, a drzwi na przykład już sobie wymierzą z tego, czy niekoniecznie, też u brata tam, tu też będą płytki na schodach i u brata tu też będą drzwi zamawiane takie same, więc nie wiem, czy właśnie ma musi być podłoga już zrobiona, nie wiem, jak to tam będzie. Tutaj muszą być płytki, więc
Nie wiem co i jak, no ale trudno. No i tu łazienka już, sufit jest zrobiony, tylko jeszcze jest niepołatany, bo pan Alek nam powiedział, od okna jakiś pasek idzie, że dopiero jak zrobimy płytki na ścianach, to dopiero będą kończyć sufit, nie wiem dlaczego. Tam będą płytki w ogóle na tym trójkącie, więc dlatego też to będzie zabudowane płytą jeszcze całe. Więc mówię, nie wiem dlaczego tak, no ale skoro tak musi być, tu będą dwa kinkiety jeszcze. Tu żyrandoli, właśnie nie mam jeszcze w tej żyrandola w ogóle zamówionego. A tutaj mamy też głaz, o, właśnie tutaj. Sufity, wszystko jest zabudowane. Także to stoją te tarte, ale panele jeszcze chyba. Nie wiem co to jest, ale to nie są płyty gipsowe. Bo tu mamy jeszcze płyty. No została jedna pełna i dużo ścinków. Ta jedna z tyłu to jest cała i właśnie nie mam dojścia przez nią do gniazda tutaj. No ale damy radę. Dobra, więc tu widzisz, pan Arek zabrał część sprzętu, bo teraz jedzie na urlop, gdzieś tam na urlop, coś tam robić do kogoś. I potem jak wróci od początku października, to będzie robił u nas łazienkę. Mówię, chciałabym się tu do grudnia wprowadzić w miarę możliwości, do końca grudnia, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No, na razie to wiecie, wszystko jest w procesie tworzenia. Balkon i taras to w ogóle będziemy robić w przyszłym roku na lato, myślę. Na wiosnę, na lato, więc w tym roku to w ogóle nie będzie tykane nawet. Bo zimą nie, teraz nie mamy jeszcze funduszy, a zimą nie będziemy go robić, więc on będzie dopiero na przyszły rok zostawiony. Więc dzisiaj ułożyli resztę płytek, to mówię, to wzięłam tak właśnie 1,5 m² więcej i tak chyba zostało. Bo widzę, że tu jest jedna płytka, druga to już jest 1,5 m i tu kawałek jeszcze. Więc spoko. Dobra. Idę na dół się ogarniać i jadę załatwiać na miasto, co mam załatwić, potem wrócić, bo jeszcze tu mam kupę roboty, a muszę się ze wszystkim do 17 wyrobić. Hej, hej. Jest już dużo później, jest już po 16. Ustaliliśmy, jak będą układane płytki, że muszę coś z tym zrobić, bo normalnie nie mogę na to patrzeć. Jak ustaliliśmy, jak będą układane płytki na górze z panem fachowcem, właśnie robią fugi, jutro będą je kończyć i będzie, w salonie już będą skończone, jednak dzisiaj fugowanie zaczną. Wiecie, tu gdzie już jest wyschnięte, to mogą obfugować, a jutro tylko zrobią tam resztę, co słychać zresztą. A jutro zrobią tylko resztę, którą dzisiaj nie dadzą rady, no bo musi to wyschnąć, tak? Ja sobie teraz kończę na YouTube i jem sobie frita, smak dzieciństwa. Dajcie znać, czy też to znacie. I kiedyś pamiętam, mi się to kojarzyło, że tylko w aptece można było to kupić, a teraz w wielu sklepach jest. Czasami lubię sobie zjeść jedno, dwa, czasem paczkę. Zależy. Kończę sobie oglądać YouTube'a i zaraz biorę się za sprzątanie już tak definitywnie, bo muszę tu ogarnąć, bo mam jakieś 1,5 godziny. To się wydaje dużo, ale jak mi się nie chce, to mi się zawsze wszystko tak rozciąga. Na mieście wszystko załatwiłam to, co miałam załatwić. Obejrzałam sobie kabinę prysznicową do łazienki, a właściwie katalog wzięłam z aktualną ceną po prostu, bo już wcześniej byliśmy mniej więcej zdecydowani na tą kabinę. Pojechałam tam jeszcze Mateuszowi coś tam kupić. I generalnie nic mi się nie chce, wiecie co? Nie byłam w tym roku na żadnym urlopie i po prostu mam takie dni, że nic, kompletnie nic mi się nie chce. Miałam dzisiaj nagrywać film, ale że mam tylko 1,5 godziny, to niestety nie zdążę, więc posprzątam. Wszystko sobie naszykuję, ewentualnie może wieczorem się pobawię makijażem. Tylko pobawię, popróbuję, a nagram w poniedziałek jednak. No poniedziałek też mam co prawda zaplanowane tam, ale wiecie, dzisiaj, żebym nie miała tutaj mamy kolegi, to by było na luzie, a że ma przyjść na farbę właśnie 5:36 jakoś tak, a jest 4:00, no to niestety. Liczyłam, że się wyrobi, ale miałam też trochę lenia rano, potem wróciłam z miasta też chwilę, a jeszcze byłam dzisiaj po jajka u klientki mojej, bo takie swojskie jajka kupuję od mojej klientki. Byłam u niej po jajka, jeszcze coś tam, zanim pozałatwiłam na mieście, zanim wróciłam, to tak się zeszło, że byłam po drugiej w domu. No. Więc niestety, ale przynajmniej załatwiłam wszystko, co chciałam. No nie poszłam tylko do lumpeksu, bo chciałam sobie iść do lumpeksu zobaczyć jedną rzecz, ale jeszcze mam trochę czasu, więc wyskoczę sobie na spokojnie innego dnia po prostu. No, więc to sprzątanie mi po prostu nie leży. Muszę pranie poskładać, pochować i w ogóle porobić porządki. Mam syf wszędzie.
ale nie chce się. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. Ale może gdybym była po tym urlopie, jakoś byłabym taka bardziej produktywna. A że urlopu w tym roku nie było i nie wiadomo, czy w przyszłym będzie, to się okaże. Jeszcze będziemy stać finansowo i jeszcze kilka innych czynników. No więc, wiecie, kaszana, mój czarny odrost wita, ale niestety jeszcze musi miesiąc poczekać na farbę. Nie cały miesiąc, co prawda, ale jeszcze nie muszę coś zaraz z tym zrobić. Zrobię sobie dzisiaj jakąś maseczkę, chyba taką oczyszczającą, mocniejszą. Mam tych maseczek, muszę zacząć je używać, bo jestem ostatnio pielęgnacyjnym leniem i po prostu tak zaniedbałam buzię. Ale przez te zmiany hormonalne właśnie cały czas coś mi nowego wyłazi. Jedno schodzi, wychodzi nowe, jak nie tutaj, to tu. W okolicach brody cały czas, to na czole i po prostu już miałam taką ładną cerę. No ale co? Nic z tym teraz nie zrobię. Mogę tylko używać jakichś kosmetyków, które to zniwelują, chociaż trochę i tyle. Dobra, więc idę, kończę YouTube'y i biorę się za ogarnianie, chociaż mi się nie chce. I ostatnio w ogóle mam takie fazy, że wracam z pracy i się kładę na godzinkę przespać, aż śpię 2-3 godziny. A potem siedzę do pierwszej, bo nie mogę usnąć. Ale po prostu siedzę i wiecie, żywcem mi się oczy zamykają, że muszę się zdrzemnąć, chociaż godzinę. Nie wiem, jakoś taka senna jestem, bardzo. To brak urlopu. Zdecydowanie. Dobra.